czytamy fragment z Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Pan Jezus jest z nami. Przyszedł, aby zasiać w nas ziarno życia Bożego. Ten zasiew niesie plon, ale jego ceną, ceną tego plonu jest obumarcie, jest zgoda na stratę. By nowe życie przyszło, by pojawił się nowy plon, trzeba tej straty. Paradoks. Aby żyć, trzeba umrzeć. Aby zyskać, trzeba stracić. Ziarno musi w glebie obumrzeć, żeby następne ziarno się pojawiło. Wiemy o tym, patrząc na życie, doświadczając zmagań na naszej drodze miłości. Chrystus ze swoją ofiarą jest naszym umocnieniem i oparciem. Znakiem prawdziwego życia jest krzyż Chrystusa, który głośno woła do naszych sumień i serc. Ten krzyż jest ocaleniem. W tym darze z siebie Pan jest naszym ocaleniem. W tym rzuceniu swego życia w glebę, by zakiełkowało nowe, Pan jest naszym ocaleniem. Czy potrafię usłyszeć głos mojego Pana? Jak patrzę na krzyż Chrystusa, zawieszony na ścianie mojego pokoju, mieszkania, domu? Matka Bolesna Maryja uczestniczy w tym swoistym obumieraniu Boga, kiedy idzie na Golgotę za Jezusem niosącym krzyż. Ona nie tylko patrzy, nie tylko współczuje, ale cała jest w tym dziele Syna. Nie odciąga Go z tej drogi, ale podtrzymuje, by szedł, bo ona wie, że On, że to ziarno, tylko tak, obumierając, przyniesie prawdziwe życie. Podziękujmy za to, że Maryja jest z Jezusem, za to, że jest z nami, kiedy my boimy się obumierać, tracić, kiedy nie chcemy cierpieć z miłości. Nasz dziesiątek różańca to modlitwa o wytrwałość w zmaganiach, o nieuciekanie przed tym, co boli, a co niewątpliwie jest drogą miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.